Witajcie. W naszym alfabeciku dojechaliśmy do literki O. O, O jak? jak OLED. Co to jest? Co to za czort? Dodam, że wielu z Was ma to w swoim telefonie, ale po kolei. No, może zacznijmy od tego, co to jest LED, bo No. to tak by wypadało, nie? LED to tak się bardzo mądrze nazywa dioda elektroluminescencyjna, tudzież popularnie zwana diodą świecącą. To chodzi o coś takiego, że no, w największym uproszczeniu działa to jak żarówka, czyli to jest po prostu element półprzewodnikowy, przez który jak puścimy prąd, to To będzie świeci. świeciło. W odróżnieniu od żarówki ma to kupę zalet i parę wad jak zwykle, ale zaletą jest to, że dioda LED-owa jest bardzo szybka, czyli bardzo szybko się zapala, bardzo szybko gaśnie. No jest oczywiście dużo mniejsza od żarówki, znaczy może być mniejsza od żarówki. No i jest dużo bardziej ekonomiczna, to znaczy zdecydowanie większa część prądu jest przetwarzana na światło, bo w żarówce takiej klasycznej, No no to to większość idzie w większość par ciepło, idzie w tak? gwizdek, w ciepło. I LEDy się stały popularne, tak powiedzmy, w latach 80., wtedy był szał na takie wskaźniki LEDowe różne, Tak. tam w magnetofonach, W wtedy w samochodach, tak, samochodach, były tak, to wszystko. liczniki Im digitali, więcej lotnia LEDów, były, tym tak. nowocześniejszy był sprzęt, to wszystko musiało się świecić jak choinka i w ogóle i fajnie. Problem był taki, że były wtedy LEDy były wykonywane wtedy z fosforku galu i można było zrobić te LEDy w kolorach czerwonym, zielonym i żółtym. Jak ktoś kojarzy cokolwiek, co to jest RGB, to widzi, że nie ma tutaj niebieskiego. Niebieska się pojawiła, niebieską się robiło z azotku galu, ten gal tutaj był taki popularny. No i jak mieliśmy już czerwony, zielony, niebieski, to mogliśmy sobie składać tam wszystkie kolorki i fajnie. Tyle, że no, od takich zwykłych LEDów do wyświetlaczy, no to jeszcze droga daleka. No i tu się pojawił kolejny przełom, pojawiły się tak zwane organiczne LEDy, czyli nasze tytułowe OLEDy, bo O znaczy organizm. Organik. I chodzi o coś takiego, że ludzie sobie wymyślili, to jest coś w rodzaju polimeru organicznego, który zachowuje się tak samo jak właśnie te azotki galu i tam fosforki galu, czyli po prostu działa jak dioda świecąca. Jak puścimy Po prąd, przyłożeniu prądu świeci. to będzie świecić. Różnica jest taka, że ten polimer można nanosić w procesie, no powiedzmy, trochę podobnym do Do drukowania. drukowania, tak. No i tutaj dochodzimy już do ekranów, tak, i nawet elastycznych, bo podłoże No może tak. być sztywne, może być elastyczne. Drukujemy na nim te diody. Tak, polimer Oczywiście też w jest dużym elastyczny uproszczeniu to też i. jest elastyczne, no i cyk, mamy ekrany elastyczne, ha, które można wyginać. No i jakby tu doszliśmy do składanych smartfonów, wygiętych ekranów telewizora, które były jeszcze niedawno modne i już przestały być modne, nie wiedzieć czemu w sumie. W każdym razie można to dosyć dobrze formować. Pozwala to właśnie szczególnie w konstrukcji smartfonów na dosyć wiele, bo musicie też wiedzieć, że właśnie taka konstrukcja umożliwia nie tylko to, że możemy mieć składany czy też wygięty ekran w smartfonie. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki serial LG Flex, która miała właśnie lekko zagięte ekrany, czy też telewizory, monitory, ale mamy też składane ekrany. Natomiast trzecia rzecz jest taka, że dzięki temu można też zredukować brudkę na dole wyświetlacza smartfonowego. Dlaczego? No bo można ten ekran podwinąć pod samego siebie. Normalnie w ekranie LCD musi być wyprowadzenie z tej całej matrycy wyświetlacza jakiejś tam tasiemki, która połączy wyświetlacz z płytą Tak, no główną. i ekran LCD jeszcze musisz No podświetlić, tak, to ale już właśnie jakby mówię, abstrahując tak. od tego. Natomiast w ekranie AMOLEDowym czy tam OLEDowym ekran po prostu jest zawinięty pod siebie. No i to na przykład jest wykorzystywane w iPhone'ach, które właśnie dzięki temu nie mają tutaj tego podbródka na ekranie, a wiadomo, tańsze telefony szczególnie mają taką szeroką bródkę po to właśnie, żeby to wywinięcie ekranu zamaskować. No ale to nie jedyna zaleta tego rozwiązania. Tak, no drugą zaletą i przy okazji też wadą poniekąd ekranów OLEDowych jest to, że one świecą same z siebie, a nie tak jak ekrany LCD muszą być podświetlane, bo ekran LCD to tak naprawdę jest maskownica. Tak. Czyli po prostu pod spodem jest coś, co świeci na biało, a na to idzie ekran LCD-owy, który to po prostu Odsłania lub odsłania zasłania lub zasłania, piksele. tak. Dlatego na przykład nie uzyskacie na LCD dobrej czerni, ponieważ no, zawsze tam odrobina tego światła, nawet jak piksel jest zaciemniony, będzie przez niego przeświecać. No i też bezwładność tego ekranu jest wyższa, czyli te piksele gaszą się wolniej
na ekranie LCD niż diody organiczne. No tak, ale to powiedzmy już na poziomie niedostrzegalnym. To już mówimy, tak? Tak, to już mówimy dla tych, co to zauważą, czyli no, gamerzy głównie, no i widać to czasem też w telewizorach, tak, szczególnie jak jest marny telewizor. No przy marnych tak, no, ale dobra, ekran OLEDowy świeci sam, co wiąże się na przykład z tym, że jeżeli byśmy chcieli sobie wyświetlić białą kartkę, to on będzie brał więcej prądu niż LCD-owy, minimalnie, ale więcej, no, natomiast w wypadku, tak, natomiast w wypadku, kiedy będziemy chcieli wyświetlać czarną kartkę, to ekran OLEDowy nie pobiera nic, natomiast LEDowy bierze cały czas tyle samo. No tak, bo się podświetla, a właśnie na OLEDzie czerń jest po prostu czarna, bo tam nic nie świeci. Właśnie dzięki temu osiągamy lepszą czerń. No a to, że diody świecą same z siebie, daje też od razu też zarazem wyższą jasność z natury i lepszą reprodukcję kolorów. Znaczy, może dać wyższą jasność, no, bo to, się, ale tak, no ale bądźmy szczerzy, że dobry ekran LCD to nadal moim zdaniem akurat ustępuje przeciętnemu OLEDowi. No bo tak, no bo w LCD-ku mamy taki problem, że żeby dać dużą jasność, to musimy jasno podświetlić. Jak jasno podświetlimy, to będziemy mieli gorszą czerń na przykład. Nie? Natomiast tu nie mamy takiego problemu. Natomiast to, że ekran OLEDowy świeci, jest równocześnie jakby no, jego największą wadą, no bo jak się świeci, to się wyświeca, tak, że tak powiem popularnie. No i tutaj dochodzimy do czegoś takiego, że żywotność tych LEDów jest jednak niższa niż LCD-ków. Tu szczególnie kuleje znowuż ten kolor niebieski, który ma żywotność, no tam podają, oczywiście to wiadomo, że to jest średnie i tak dalej, ale od 5 do 15 tysięcy godzin. No to powiedzmy, że 15 tysięcy godzin, no to jeszcze jest fajnie, natomiast przy 5 tysiącach, no to już jest niefajnie. Natomiast wniosek jest taki, że jak sobie ustawiacie tapetę, to raczej las, a nie niebo, tak? Tak. Raczej używajcie ciemnych tapet, bo ciemna tapeta i ciemny tryb na OLEDzie ma jeszcze jedną zaletę, właśnie taką, co już Konrad powiedział, bierze to wtedy mniej prądu, tak, niż jasna tapeta. Przedłuża żywotność wyświetlacza, no i ogólnie tapeta na OLEDzie to też nie jest do końca dobry pomysł, ponieważ ona będzie zużywała... Zawsze tam jakieś powidoki mogą zostać. Najlepiej na OLEDzie mieć po prostu czarny ekran. Tak, no i tutaj dochodzi jeszcze temat Always on Display, który jest lubianą funkcją i właśnie powszechnie stosowaną w OLEDowych ekranach, tu również budzą się obawy o trwałość, właśnie o wypalanie, no bo to jednak jest stałe wyświetlanie czegoś na ekranie, no chociażby tak jak tutaj ten obrazek wydaje się być stały. No nie do końca jest stały, bo właśnie producenci dbają o to, żeby nie dochodziło do takiego wypalenia i ten obrazek minimalnie, ale zmienia swoje położenie w czasie. Zatem jest to jakieś tam na pewno uszczerbek dla tego wyświetlacza mimo wszystko. Niemniej moim zdaniem ja jeszcze używając telefonów normalnie, podkreślam normalnie tam w granicach 2 lat. Nie doświadczyłem takiego naprawdę jaskrawego przykładu wypalenia się OLEDa czy AMOLEDa. Natomiast problem może być bolesny przy laptopach i telewizorach. Tak, które bo tych używamy dłużej. Tak, bo to telewizor, który chodzi po 10 godzin dziennie, to nie jest nic specjalnego i on się nie wygasza tak jak telefon w kieszeni, on po prostu sobie cały czas tam gra. No i tam jeszcze oczywiście paski różne. No i czas życia telewizora i czas życia telewizora na ogół jest dłuższy niż telefonu, nie? Bo telefon najczęściej jeszcze potłuczemy, on nam się technicznie znudzi, trachnie bateria i tak naprawdę nie doczekamy tego wypalenia. No dobra, słuchaj, Adam, no, 5-letni telewizor specjalnie nikogo nie dziwi, prawda? Natomiast 5-letni telefon to już jest taka ciekawostka, tak? Dokładnie. Także myślę, że akurat w przypadku smartfonów demonizowanie problemu wypalania jest moim zdaniem zbędne, natomiast trzeba to brać pod uwagę właśnie w przypadku telewizorów, laptopów, nawet tabletów, no bo tablety też w sumie wymieniamy rzadziej niż smartfony. Natomiast o tym, jakie przewagi ma OLED nad LCD, już kiedyś film zrobiliśmy. Obejrzyjcie go sobie, jest na naszym kanale, na górze go widzicie, także sobie kliknijcie. Również warto obejrzeć, bo tam właśnie szerzej poruszamy temat, dlaczego lepiej jednak w telefon wybrać z OLEDowym wyświetlaczem niż z LCD. Jasne. I widzimy się przy kolejnej literce. Servus. Cześć.